Fotografie Michał Grejm, widoki okolic Podola i Besarabii. Kamieniec Podolski, 1892 rok. Nasi sąsiedzi z Podola Galicyjskiego, tacy to furmani i lokaje, z szykiem przywożą tu rozmaitych hrabów w pościgu za ładnymi, a przede wszystkim bogatymi panami obywatelskimi. Wiśniowski, ostatni z katów na Podolu, sławny, jak sam zeznawał, hultaj, postrach ludu jarmarcznego, od którego prawem kaduka biorąc jako weśmyto, przemawiał jak trybun: matki, każcie swoje dziadki. Kochajmy się. Znachorka i pacjentka. Asceta. Becarabia. Kobiety w ubraniu od święta. Włościanin z okolic Kamieńca, 100 z górą lat liczący. Jerzy Gryjel. Łowiczanki. 1974 rok. Zbigniew Jarzyński. Przed kościołem. 1974 rok. Autor nieznany. Boże Ciało. 1974 rok. Z archiwum profesora Pylowskiego. Wielce szanowny panie profesorze. Ojciec grywał na skrzypcach, które sam sobie zrobił, z drzewa jaworowego i świerkowego. Mój życiorys śpiewania. Nauka w szkole była mi kulą u nogi, za to grałem nienagannie. Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. 1819 rok. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. 1830 rok. Gry i zabawy różnych stanów, w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach. 1831 rok. Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studia historyczne i obyczajowe. 1853 rok. Tevenon, czyli zabawy wiejskie, na 8 dni podzielone. 1779 rok. Nowy Galateusz, czyli ustawy obyczajności i przystojności. 1793 rok. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. 1843 rok.